Artur Mazur, klatka po klatce, ze mną prezes Fight Exclusive Night, drugi wywiad, drugi, zaczynam z telefonem. Powiedzieli mi, że za coś takiego będzie ban. Witam serdecznie, ale kto ma nas banować? No, że prezes mnie zbanuje. Za chwilę ważenie przed galą Freak Exclusive Night. No, nie ma co tutaj oszukiwać, że pewna część gali to jest Freak Exclusive Night, to tego się nie wypieramy. Jest Fight Exclusive Night i Freak Exclusive Night. No właśnie, no widzicie, nie będzie bana. Jestem wyluzowany, to słuchajcie, życzę każdej organizacji w Polsce, żeby miała 5 takich sportowych pojedynków, jakie my mamy, także. A że mamy freaków, bo tego wymaga obecny rynek, no to jest jak jest i tyle. No dołożyliście do pieca z tymi freakami, 5 walk sportowych, 5 freaków, dołożyliście tak mocno, że aż się zagotowało. Nie za mocno? No bo te proporcje, przynajmniej dla mnie, jestem takim wybrednym widzem, jak wiesz, no te proporcje zostały zachwiane, a jak prezes do tego podchodzi? Słuchaj, to jest jakiś tam eksperymentowaliśmy w różne strony, teraz poszliśmy po bandzie w tą stronę, zobaczymy, będziemy oceniać, czy to miało sens już po gali, po wynikach i tak dalej, zobaczymy, w którą stronę pójdziemy. No a czy ta reakcja kibiców, bo nie ma się co oszukiwać, zaglądałem na profil, no tam się posypały iskry, gromy na głowy wasze, że jednak przesada, czy zaskoczeni jesteście tym, czy nie? Kibice, jak walczył Mateusz Rembecki, Szymon Dusza i wielu innych wojowników i gale były w systemie pay-per-view, to bardzo mało ludzi to wykupowało, to się pytam, gdzie wtedy byli ci kibice, to jest garstka ludzi, którzy narzekają, a my potrzebujemy tłumów, żeby ciągnąć ten wózek, bo to jest ekskluzywny produkt, bardzo drogi, to wszystko kosztuje, jak to dalej te gale mają być na takim poziomie, to niestety potrzebujemy dotarcia do szerszej społeczności. A niestety czasy są, jakie są. Sport się zaczął średnio sprzedawać. My całe życie, przez 8 lat robiliśmy dobre gale sportowe i wszyscy nas tylko klepali po plecach i jak nas chwaliło, to właśnie te grąskie grono kibiców. Ci, co mają obejrzeć, szanują sport, sobie wykupili normalną galę, jak gdzieby było 9 pojedynków sportowych, dla tych 5 wspaniałych sportowych też wykupią, tym bardziej, że cena jest obniżona, także nie ma co narzekać, a co pokaże przyszłość, to zobaczymy. Sportu nie zostawiamy, nigdy nie zostawimy, kochamy sport. Kolejna gala już będzie bez pay-per-view, będzie typowo sportowa, bez ani jednego freaka. Do tego wkrótce ogłosimy nową sportową organizację K1, tylko dla sportowców, z transmisją w naszej macierzystej stacji, ze słoneczkiem w logotypie. Także fanów sportu muszę uspokoić, a tutaj potraktujmy te 4 freakowe walki jako taki program rozrywkowy polskiej WWF, formule MMA i tak. Jeśli ktoś tego nie lubi, to może w tym momencie sobie wypić piwko z kumplami albo wyjść do drugiego pokoju na lufeczkę. Albo do lodówki. Albo do lodówki, a jak ktoś chce się dobrze bawić, to obejrzy wszystko. Prezes wspomniał o tym słoneczku i o Polsacie. Juras i Janisz postawili weto, nie skomentują nie tej gali. Nie mieli żadnego weto. No Juras i Janisz nie po to zatrudniali się w telewizji Polsat Sport, żeby komentować walki freaków, tylko żeby komentować walki sportowe. Ja ich jak najbardziej rozumiem. Zresztą byłem wczoraj u Jurasa w programie, w Jurasówce, wszystko wyjaśniliśmy, także tutaj nie ma żadnego konfliktu. Ja wręcz sam sugerowałem, że Andrzej Janisz i Juras Jurkowski mogą nie udźwignąć tego cyrku, którego tam dołożyliśmy. Także sam sugerowałem, żeby starcia freakowe skomentował ktoś inny. Także dobrze się stało, że finalnie robi to TJ z Dominikiem Durniatem. Jestem pewien, że oni to ogarnią. A Juras już do nas powróci na FEN35 z Andrzejkiem, z czego bardzo się cieszę. To czekamy i zostawiamy już na boku friki, chociaż jeden. Mnie osobiście też trochę prywaty w tym wywiadzie bardzo się podoba. Starcie Borowskiego z Trypsonem. Czy jest faworyt w tym pojedynku, prezesie? Ja tego starcia z frikiem, bo byśmy z obydwu zawodnikom zrobili krzywdę, to szczególnie Łukaszowi Borowskiemu, bo to jest sportowiec krwi i kości, może ma ujemny rekord. Nie był może w MMA nigdy zawodnikiem z czołówki, ale to jest sportowiec, ma tych pojedynków koło 10. Trypsona też nie możemy nazwać już frikiem, skoro on ma stoczonych 10 pojedynków. Bardziej mi chodzi o rodzaj tego pojedynku, że jednak jest to ma to znamiona friku, o tak to nazwie, pojedynek, nie zawodnicy. No jakiś temat. Kto faworytem? Faworytem bukmacherów jest, z tego co widzę, Trypson, ale dziwię się tym bukmacherom, bo jak ja bym był tutaj ekspertem bukmacherki, to stawiałbym na Borowskiego i według mnie Borowski wygra ten pojedynek. Byłem blisko w klatce, widziałem co się działo, tak naprawdę to ucho wtedy uratowało Trypsona, bo on przegrywał ten pojedynek, a Borowski coraz bardziej dochodził do głosu, a wiem, że dla Łukasza to jest... A pan Murański przeszedł, on nie patrzy gdzie idzie, dlatego żebyście nie byli zdziwieni. No, pan Murański jest wszędzie. Także stawiam tutaj na Borosza. Generalnie obydwu fighterów lubię, szanuję, nie mam tutaj takiego faworyta, komu gorzej życzę, komu lepiej, ale jeśli to oceniałbym chłodno na sportowo, patrząc kto jak podchodzi do przygotowań, kto jak wyglądał przy tych wszystkich face to face'ach, które wszystkie widziałem, to zdecydowanie stawiam tutaj na Borosza.
Czy starcie, moim zdaniem, najlepsze na tej karcie, najlepiej zestawiony pojedynek Oleksiejczuk kontra Dusza, to jest eliminator, a dla jednego z nich, a może dla obu? No bo tutaj mam jednak troszeczkę konflikt klubowy w jednym przypadku, ale w drugim już raczej nie. Nie, no zdecydowanie to jest pojedynek, który jest eliminatorem, tak? Też już nie patrzmy na konflikty, bo z tego co ja wiem, to Robert Bryczek będzie prawdopodobnie przechodził do kategorii 8-4, także ten pas tak czy siak zostanie prędzej czy później zwakowany. Generalnie powinienem mu ten pas zabrać, bo gdy zawodnik przegrywa w innej organizacji jeszcze w taki sposób, to powinienem zabrać i normalnie bym go zabrał bez mrugnięcia okiem, ale chcę być sprawiedliwy, skoro Thompsonowi po nokaucie nie zabrałem, to nie wypada Polakowi też zabierać, czyli na razie przymykamy oko, ale w przyszłości to na pewno tak nie będzie. Jak ktoś podejmuje ryzyko, żeby brać walkę poza organizacją, to traci pas i tak już od przyszłego roku na pewno będzie i tu się nie ugnę. O, fajna wiadomość z jednej strony. Pytanie o inną kategorię wagową, lekką, bo tak krok po kroku do walki o pas zbliża się Łukasz Charzewski. Tej szansy jeszcze nie dostał. Ile jeszcze walk musi wygrać, no, żeby te szanse dostać? Czy to już jest ostatni stopień, że tak powiem, na tych schodach w kierunku pasa? No jak wygra dla Pilosem i Mateusz nie pójdzie jeszcze do UFC, to na pewno z nim zawalczy. No, tutaj sportowo chłopak się fajnie rozbija, no, ale bardzo się denerwowałem wczoraj na niego, bo to jest... przegięcie, że nie przyjechał na Media Day, także będziemy poważnie tutaj z Łukaszem musieli rozmawiać. Tym bardziej, że nie był też na konferencji, no, gdzie to akurat nie był przewidziany, bo rozumiem przygotowania, wszystko, nie chciałem go ciągnąć dwa razy do Warszawy, no, ale zawodnik, który jest tak blisko pasa, już powinien się stawić w hotelu na dzień medialny. Ostatnie pytanie. Jekaterina Szakałowa tutaj brała udział oczywiście w ceremonii ważenia, ale jej rywalka już nie. Komunikat taki lakoniczny ze strony Kuby Borowicza, że źle się poczuła. No, Jamila Sandora, jej rywalka. Co się stało? To... Mamy awanturę. Pan Murański. Dobra, spokój. Wszystkie proszę o zachowanie spokoju. Jesteśmy bezpieczni. Safe.pl, safe.pl, hasło safe.pl. Jack Frost, Jacek Murański, runda druga. Mała przerwa w wywiadzie. To tak, wracamy do tego wywiadu. Paweł, poproszę Ciebie tutaj, bliżej. Ja w takich warunkach nie mogę pracować. Wracamy do wywiadu. Przed chwilą tutaj mieliśmy nawet niedelikatną awanturę. Dwie rundy, Jack Frost, jak dobrze widziałem, i Jacek Murański. To chyba już Marcin Najman nie jest Wam potrzebny. No nie wiem właśnie, co tutaj się wydarzyło. No. Sytuacja wymknęła się delikatnie spod kontroli. No. Witajcie w świecie freaków. No. Aha. O. Cieszę się, że Was akurat nie chcę.